Pani Grażyna, za chwilę rozpocznie się pokaz filmu Ukryta gra. To ostatni film Piotra Woźniaka-Staraka, tragicznie zmarłego. Proszę powiedzieć, kogo Pani zdaniem straciło polskie kino? Na pewno ciekawego producenta, który udowodnił, że wie, jak robić dobre filmy, dobre, jeśli chodzi o ich formę artystyczną, jak i o to, by tematy, które są w tych filmach podejmowane, interesowały widzów, bo zarówno jego film Bogowie, którego był producentem, jak i film Sztuka Kochania miały bardzo wysoką frekwencję i były dobrymi filmami. Takim pierwszym filmem, który on zrobił jako producent, był film Big Love i rzeczywiście to może nie było najlepsze i to nie był też prawdopodobnie szczyt jego marzeń, co udowodnił później, ale to było na pewno uczenie się bycia producentem. I film Ukryta gra, który był taką pierwszą jego produkcją międzynarodową, a no, udało mu się tu pozyskać znakomitego aktora, jakim był najpierw John Hart, a potem Bill Pullman, dowodzi, że rzeczywiście no, miał głowę pełną marzeń i to marzeń, za którymi podążał i wierzył, że może je zrealizować. Mówi się, że miał taki inny styl pracy, taki zachodni styl pracy. Trochę wchodził w buty reżysera. Sam mówił, że reżyser nie ma u niego dużo wolności. No tego już pani nie potwierdzę, ani nie zaprzeczę, ponieważ akurat nigdy nie byłam na planie filmu produkowanego przez Piotrka i nie miałam też okazji obserwować go w pracy. Tak, rzeczywiście ekipy z nim współpracujące potwierdzają to, co pani mówi, że bardzo dbał o zespół, bardzo dbał o zespół aktorski i miał styl, amerykański styl pracy, niewątpliwie, dlatego że z tego, co wiem, on wręcz robił casting także na reżysera. Jeśli miał temat, jeśli miał dobry scenariusz, tak było w wypadku filmu Bogowie, tak było w wypadku Sztuki Kochania, to szukał odpowiedniego reżysera dla tego filmu. Tu w wypadku Łukasza Kośmickiego, to o ile wiem, Ukryta gra była pomysłem Łukasza Kośmickiego. No i to jest w związku z tym jego debiut reżyserski. Ale nie jestem pewna, więc nie chcę tutaj mówić, ale zdaje się, że w umowie jako producent Piotr zawsze zastrzegał sobie, że ostateczna decyzja należy do niego. To jest bardzo amerykańskie podejście do roli producenta, na którą to klauzulę niewielu reżyserów się zgadza. A czego spodziewa się pani po filmie Ukryta gra? Spodziewam się dobrego kina gatunkowego. Spodziewam się rzeczywiście dobrego thrillera, dobrego filmu sensacyjnego i tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję.